2 lata istnieje i funkcjonuje na obszarze miasta i powiatu suwalskiego krajowa mapa zagrożeń. Przez ten okres mieszkańcy odznaczyli na niej ponad 4700 zdarzeń. Jakie miejsca w Suwałkach są najmniej bezpieczne? Trudno jednoznacznie powiedzieć, ponieważ na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa możemy zaznaczać 25 kategorii różnego rodzaju zagrożeń. W różnych częściach miasta istnieją różne zagrożenia. Na terenach zielonych będziemy mieli do czynienia z zagrożeniami związanymi z niezabezpieczonymi kąpieliskami, z bezpańskimi psami. Z kolei w centrum miasta tu mamy do czynienia z nieprawidłowym parkowaniem. Na obrzeżach miasta, na trasach, gdzie ruch drogowy jest dużo mniejszy, tam z kolei mamy zagrożenia spowodowane rajdami samochodowymi, nielegalnymi rajdami samochodowymi. Gdyby jednak przyjąć, że umownie podzielimy miasto na część północną i południową. Gdyby przyjąć jako taką granicę dzielącą nasze miasto na dwie części, ulicę Dwernickiego, Kolejową, Sikorskiego, okazałoby się, że to właśnie część północna naszego miasta jest tą częścią bardziej zagrożoną. Mieszkańcy z tej północnej części najczęściej zaznaczają nam miejsca zagrożone niż w tej części południowej. Co najczęściej zgłaszamy? To są zagrożenia porządkowe. Przede wszystkim jest to nieprawidłowe parkowanie. Na to się mieszkańcy Suwałk najczęściej skarżą. Jest to spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym. Jest to spotykanie się młodzieży, gromadzenie się młodzieży zagrożonej demoralizacją. Mamy okres niemal wakacyjny. Coraz to więcej obserwujemy takich przypadków, że młodzież wieczorami spotyka się gdzieś na skwerkach. Wykrzykuje, nawet dochodzi do spożywania alkoholu. Jak twierdzi suwalska policja, mapa jest dla niej bardzo pomocnym narzędziem. Dzięki tej mapie również dostosowujemy ilość i dyslokację naszych patroli, czyli adekwatnie do zagrożeń, które pojawiają się na tej mapie. Ta mapa jest dla nas taką wskazówką, gdzie tych patroli powinno być więcej, za co jesteśmy naszemu suwalskiemu społeczeństwu bardzo wdzięczni. Jak wskazuje statystyka, 60% zdarzeń wskazywanych na mapie znajduje potwierdzenie, ale policja podkreśla, że ten odsetek z pewnością jest wyższy, tyle że sytuacja często się zmienia, zanim policja zdąży dojechać na wskazane miejsce.